Poza Dzień Dobry TVN prowadzisz też liczne konferencje czy wydarzenia, eventy i sobie tak pomyślałem, czy ty masz jakiś taki etos pracy? Jak się przygotować, co trzeba, czego nie trzeba? Podstawa tego etosu to jest bawić się tym, co się robi, bo moment, w którym stracę frajdę z wykonywanych zadań, to będzie moment, w którym stanę się rzemieślnikiem, który powinien zmienić zajęcie, a wychodząc na scenę, czy to jest mała gala producenta śrubek, czy to jest wielka gala typu, nie wiem, bestseller Empiku, zawsze mam to samo poczucie, że chcę mieć z tego fan i chcę publiczność w ten fan też wciągnąć. To po pierwsze. Po drugie, staram się myśleć o tych wydarzeniach z perspektywy, nazwijmy to, klienta, bo dla mnie to może być jedna z 40, 50, 100 imprez, które prowadzę w danym czasie, a dla nich to jest często wydarzenie, na które ta firma czy ten organizator czekał cały rok. To jest dla tych ludzi jakieś tam święto, karnawał, celebracja i nigdy bym nie potraktował tego lekceważąco w związku z tym, więc po pierwsze jestem punktualny, po drugie jestem trzeźwy, po trzecie wiem, do kogo i o czym mówię, po czwarte staram się dostarczać jak najlepszej energii, niezależnie od tego, co akurat prywatnie mam w głowie i co mi się w życiu dzieje, to ludzi nie interesuje to, że masz gorszy dzień, masz po prostu dowieść, więc to jest ten etos, o którym... Dobre przygotowanie równa się zerowy stres albo jego minimalizacja? Ja nie czuję tremy związanej z tym, że boję się, jak wypadnę. Raczej czuję koncentrację związaną z tym, że chcę to zrobić jak najlepiej. Chcę być jak najlepiej do tej roli przygotowany. Przez przygotowany rozumiem też to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli pełną świadomość tego, do jakiej publiczności w danej chwili mówię i na co sobie mogę pozwolić, jakiego rodzaju to jest gala, bo poczucie humoru, którym szermuję, jest rzeczą ryzykowną i czasami można przestrzelić, a ja staram się tak blisko być bandy, jak to możliwe, ale nigdy się od tej bandy za mocno nie odbijać, więc to jest pewna sztuka, żeby tak balansować swoją obecność na scenie, żeby ludzie czuli, że się śmiejesz z nimi, a nie z nich na przykład. Wśród tych punktów wymieniłeś trzeźwość, ktoś mógłby się uśmiechnąć, że to kolejny żart, ale ja to też odbieram jednak poważnie. Wydaje ci się, że właśnie w tej pracy to stanowi jakiś taki, to może być problem też dla niektórych ludzi? Wiem, że niektórzy w showbiznesie mają stres przed kontaktem z publicznością. Zdziwiłbyś się pewnie, gdybyś usłyszał o konkretnych nazwiskach, bo wydaje się, że to zwierzęta sceniczne, a jednak zawsze jakąś tam flaszkę w garderobie tej czy innej osoby, czy muzyka, czy aktora, czy prowadzącego można znaleźć właśnie po to, żeby ten stres przed wyjściem na scenę rozładować. Ja tylko raz w życiu wyszedłem do pracy po alkoholu, wypiłem 2 kieliszki wina przed prowadzeniem odcinka programu Clever, który dawno temu hasał w TVN-ie. Wyszło Clever? Wyszło mniej Clever, bo mówiąc wprost, artysta Stachurski postanowił nas z Dorotą spić przed prowadzeniem tegoż wystąpienia. No i mówię, bo nawet te 2 kieliszki spowodowały, że nie czułem się sobą, nie czułem się pewnie, nie czułem się naostrzony, czułem się zagubiony. I to było 15 lat temu, od tamtej pory nigdy więcej nie eksperymentowałem w ten sposób.